Cześć wszystkim, dzisiaj gramy w Miimoto Racing Evo. Jest to gra wyścigowa z widokiem z góry. Do tego jest to kontynuacja gry mobilnej Miimoto Racing. Może powiem pokrótce, dlaczego wybrałem tą grę. Ponieważ jak byłem młodszy, to zagrywałem się w taki tytuł jak Miika Racing i bardzo mi się spodobał. Mam bardzo dobre wspomnienia z tą grą. Dlatego, tak czytając recenzję, opinie o Miimoto Racing Evo, stwierdziłem, że w sumie warto spróbować. Na Steamie była promocja na nią, ona była w Humble Bundle. Chyba po 4 dolary. Wraz z innymi grami oczywiście. No i może pokażę wam jakiś fragment rozgrywki w karierze, bo mamy tutaj do wyboru właśnie karierę. Szybkie wyścigi, multiplayer, który już chyba niestety znaczy nie działa, z tym, że wydaje mi się, że po prostu to jest wina tego, że nie ma już ludzi, którzy to grają online, albo po prostu trafiłem w złą godzinę. Też tak może być. Dobra, przejdźmy do kariery. Ja wybrałem sobie taki samochód, formułkę w barwach Artona Senny, jak jeździł jeszcze w Brno. Nie wiem, czy ktoś kojarzy Artona Senny. Pewnie tak. I może pokrótce o jakichś opcjach opowiem. Mamy kilka samochodów. Wraz z postępem naszej kariery odblokowujemy kolejne, jak widzimy. Gram na padzie od Xboxa, bo widzę, że jest wsparcie na niego. Ja wyobrażam sobie granie wyścigówki na klawiaturze. Są po prostu dla mnie niewygodne. Bolą mnie palce od skręcania na przykład. Dobra, wrócimy do mojego samochodu. Tu mamy nawet autobus. Ktoś z fanem autobusu może sobie pojeździć właśnie tym samochodem. Dobra, możemy zmieniać sobie kolory, na przykład jakieś różne wzory. Ja jeżdżę z tym właśnie, co przypomina samochód Artona Senny. Po wybraniu samochodu mamy takie opcje jak ulepszanie go. Więc tak, to odbywa się na tym, że za każdy wyścig dostajemy jakieś dolary, za które oczywiście ulepszamy sobie dany samochód. Ja w tym przypadku już ulepszyłem go trochę, więc nie mam medy pokazać, jak to wygląda. Po prostu jak widzimy na takim, jak mamy cztery paski z naszym car performance, naszymi osiągami samochodu, to widzimy, że są jeszcze obok niego niebieskie paski, które pokazują nam, jak bardzo możemy ulepszyć nasz samochód, jak bardzo ulepszyliśmy go już. Dlatego przejdziemy sobie już do wyścigu. Ja już trochę pograłem. Na razie jesteśmy na poziomie beginner, czyli na wyzwany łatwy. I takich ciekawostek mogę wam powiedzieć, że są tu trasy przypominające jakieś mapy jakby z gier. Na przykład może nie mapy, tylko levele. Na przykład to mamy Team Fortress i tam właśnie na tej mapie, jak pojedziemy, to mamy taką nie wiem, meksykańską, piaszczystą mapę wyścigową. Na przykład po prawej mamy właśnie z Portala 2, gdzie na przykład, jak dobrze pamiętacie, jak robiliśmy portale, to na pewno wiecie, jak robi się portale w Portalu 2. Po prostu jak jesteśmy na danej mapie i przejdziemy przez ten portal, to przeniesiemy się na inne miejsce, tak by po prostu mamy przymusowe jakby przejeżdżanie przez te właśnie portale. To jest naprawdę fajne, bo to jest taki ukłon w stronę fanów Portala dwójki. My pójdziemy dalej z karierą, tu widzimy, że w miarę mi to idzie, że tu mam tylko jeden srebrny trofeum, resztę mam złoto i tu jeszcze mam brązowy. Pójdziemy sobie dalej, teraz mamy mapy przypominające poziomy z Fruit Ninja. Gry mobilnie, pewno kojarzycie, że tam się rozwalało te owoce na punkty. Właśnie mamy taki video sobie z góry, stajemy jako piersi. Tylko się skupię trochę, dobra. I ogólnie całość wygląda tak, że ścigamy się, jak widać, wiadomo, jak to jest w wyścigówkach. Do tego zbieramy sobie pieniądze, takie w postaci takich kart. One się pojawiają losowo na mapie. Do tego zbieramy jeszcze ten pasek nitro, w sensie takie jakby, nie wiem nazwać to, pojemniki z dopalaczem.
Możemy go potem w każdej chwili go użyć. Jak widać, znam, że jestem pierwszy. Przeciwnicy są dość brutalni, wypychają nas. Są różne utrudnienia na tym, na poziomach. Na drogach. Tu mamy właśnie takiego, bo nie dało mi się wziąć. A nie będę się po niego cofał, bo tracę tylko miejsce. Widzimy takie plamy od owoców jakichś. Także pod tym względem dopasowano każdą trasę. Mamy takie właśnie różne jakby plamy owoców, teraz w tym przypadku w innych pewnie będą jakieś plamy olej. O, mamy teraz nitro. Górne prawe rogo mamy mapę. No już udało mi się wygrać. Po prostu na razie są krótkie te wyścigi. Podejrzewam, że wraz z biegiem tam kariery one będą się powiększały. Widzimy, że wygraliśmy tyle pieniędzy, mamy teraz 295 dolarów. Nie wiem, czy mi jest stać na jakieś ulepszenie, myślę, że o, na jedno, na handling, czyli na sterowanie. Tak się wydaje, że handling, na sterowanie. Ulepszyliśmy sobie, jak widać, i idziemy dalej, kolejny wyścig. I tak to wygląda, tak cała rozrywka w tej grze. Po prostu przejeżdżamy sobie kolejne trasy, zdobywamy puchary. Wiadomo, że im lepiej pojedziemy, tym dostaniemy więcej pieniędzy. Teraz znowu nam się udało ominąć. Ja dopracowałem sobie taką specjalną taktykę, że daję tylko nitro na prostych. No, oczywiście powinno tak się tego dawać, ale też dawało mi się na zakrętach i potem na przykład może pokażę, jak dam nitro teraz, to potem mi się ciężko wchodzić w zakręt i tracę. Tak patrzę, nic nie zyskuję. Na pewno plusem jest poprawa graficzna, bo wszystkie poziomy są, te poziomy trasy są urozmaicone, są kolorowe, są pracowane na każdy szczegół. Znowu widzieliśmy jakieś pieniądze. O, już dublujemy nawet, także chyba kolegom, a czyli rywalom nie idzie za bardzo na trasie. Jak nam się udało wygrać, jeszcze zdobyliśmy jakiś pieniążek. 200 dolarów. Gra wkręca, no nie powiem, że nie. No, gra wkręca mimo tego, że jest to dość mało, znaczy nie jest mało rozmaita pod względem rozgrywki. Po prostu to są normalne wyścigi, no ścigamy się, o właśnie obijamy się, zdobywamy dolary i tak w kółko. Myślę, że chyba, że coś jeszcze tam później się objawi, ale jakoś wątpię, że były jakieś inne opcje. Początkowo myślałem, że może będą jakieś, nie wiem, posadzanie jakichś bomb, coś jak Mario Kart, czy jakieś tam banany nawet, czy... Ale tego nie ma. Po prostu poszli w inną stronę. Są takich typowych wyścigów z góry. Nie wiem, jak sprawa jest taka. Nie wiem, sprawa jest taka. Nie wiem, jak sprawa wygląda z tym, jeżeli chcielibyśmy pokazać więcej ludzi na jednym komputerze. Pokaż gramy na wersji Steama, jak mówiłem. Po prostu nie wiem, czy taka opcja w ogóle istnieje. Nie wiem, czy to było przez split screena, czy przez. Jakoś inaczej, przez LANa. Podejrzewam, że po prostu nie da się, ale no nie wiem, nie jestem pewny, także nie biorę odpowiedzialności za co powiedziałem i... No mamy ciężką walkę z jakimś graczem, czy graczem komputerem. No i przegraliśmy, mamy czwarte miejsce, wstyd. Tego nie widzieliście, tego nie było. Karl nazwie Fruit Ninja. Może powtórzymy ten wyścig, no bo wstyd trochę. Nie chcę mieć czwarte, chociaż jakiś puchar dostać, może trzecie. Zawsze jakieś pieniądze większe, lepszy ten samochód. Z takich ciekawostek, no na przykład na każdej innej trasie mamy inną piosenkę w tle. To działa tak na takiej zasadzie, że podejrzewam, że to jest po prostu przypisana do danej trasy jakaś piosenka i one naprawdę rozmaicają nam rozgrywkę. Przez to gra się przyjemniej. No i czasami fajnie jest posłać do jakiegoś takiego bitu. Taki ukłon dla fanów techno. Może nie typowo techno, ale takiego gatunku elektronicznego. Jakiegoś. Już dublujemy nawet.
Sterowanie też jest wygodne. Nie ma co narzekać, jeżeli macie jakąś wolną chwilę, nie macie, nawet chce grać, możecie sobie pograć w Mini Racing Evo. Mini Motor Racing Evo się nazywa w sumie. Tak poprawiając się. Tu ulepszymy sobie jakąś część, znowu handling, chyba nie chcę, wolam jakiś acceleration, może przyspieszenie, coś, jakaś szybkość może. To jest jakieś niepotrzebne. Pojedziemy do końca ten turniej. Myślę, że więcej bym nie pokazywał, bo w sumie nie ma za bardzo co pokazywać. Zwykłe wyścigi. Jednak na pewno przyjemne i godne polecenia. Teraz właśnie zacząłem zastanawiać, jak to wyglądało, jak się grało na telefonach, bo wiadomo, że wcześniejsza wersja wyszła na telefony, to urządzenia mobilne. Zastanawiam się, jak sterowanie wyglądało. Chciałem sprawdzić potem. Wziąłem sobie jakiś jeszcze. Jakiś fajny łuk i damy nitro. Na pewno da się z trasy wylecieć. No mogę powiedzieć, że udało mi się wjechać jakiś pachołek, wyleciałem z trasy i przestraciłem miejsce potem. Także nie jest tak, że jedziemy tylko jak po ścianach. Jak w speedzie na przykład, że odbijamy się o bandę, jedziemy dalej. Tu można gdzieś się wkopać. No koniec, jak mówiłem, trasy są krótkie. Mała ilość okrążeń na tym poziomie. Podejrzewam, że później będzie po prostu trudniej, dłużej, ciężej. Dobra, myślę, że to wszystko. Więcej dodania nie mam. Jeżeli ktoś chciałby pograć kiedyś ze mną, nawet przez multiplayer, to piszcie do mnie w komentarzach, czy na jakiś Originie, Steamie, to ja może wtedy z wami zagram. No, to tyle. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się, cześć.